Cześć kochani, witam was serdecznie moi drodzy na kolejnym live'ie. I dzisiaj słuchajcie, o coś tu zanurkowało za mną właśnie. Co to jest? No poznajecie pewnie. Moja wspaniała ninja. I moi drodzy słuchajcie, na dzisiejszym wykładzie w tropikach chcę wam opowiedzieć o tym, jak przestać się zamartwiać. Jak przestać się martwić, przestać się denerwować, przestać się stresować. Tak, żebyście, moi drodzy, mogli mieć po prostu lepszą jakość życia. Zaraz na samym początku już chcę was poprosić, moi drodzy, oczywiście o wsparcie tutaj, jak zawsze, moich wykładów. Czyli żeby każdy i każda z was, żebyście po pierwsze wrzucili łapę w górę pod tym wykładem i żebyście go udostępnili chociaż w jednym miejscu. Będę wam za to bardzo wdzięczny, bo słuchajcie, dzięki temu po prostu więcej osób będzie mogło skorzystać z tej wiedzy, a zobaczycie, że dzisiaj bardzo dużo dam wam praktycznych, skutecznych porad, które podniosą natychmiast jakość waszego życia. No, dawno nie było, słuchajcie, takich live'ów tutaj z basenu, dawno nie było live'ów z ninją. Ninja, widzicie, pełna radości, no bo ona uwielbia tutaj pływać razem ze mną, więc się stęskniła, ale już, słuchajcie, wróciliśmy z Polski, także możemy już działać. No i słuchajcie, pierwsza rzecz, moi drodzy, na którą chcę wam zwrócić uwagę, to jest to, żebyście przestali narzekać. Przestań po prostu narzekać. Narzekanie naprawdę do niczego w życiu cię nie prowadzi i nawet jeśli wydaje ci się, że dzięki narzekaniu budujesz z kimś relację, to tak naprawdę nie budujesz zdrowej relacji z nikim. Nie budujesz relacji, która sprawia po prostu, że wasza więź się pogłębia. Ja mogłem to zauważyć, słuchajcie, byłem teraz w Polsce niedawno, bo zaledwie co, wróciliśmy tydzień temu równiutko, więc byłem w Polsce, spotkałem w sumie 27 rodzin, mojej rodziny, spotkałem rodziny moich przyjaciół i tak dalej, więc mogłem sporo czasu spędzić z ludźmi. Spotkałem się z wami, moi drodzy, bo przecież mieliśmy największą w historii szkołę wygranych, rekordową, największe w ogóle szkolenie w Polsce polskiego trenera, bo było prawie 3000 osób w Tauron Arena w Krakowie. Rozpoczęliśmy działanie również klubów wyzwania 90 dni, także dużo się działo, słuchajcie, miałem bardzo dużo kontaktu po prostu z ludźmi. I mogłem zauważyć też, że bardzo często ludzie poprzez narzekanie próbowali budować więź. No wiadomo, w Polsce to narzekanie to kręci się wokół polityki, wokół jakichś spraw w kraju, czy można sobie ponarzekać na swoje choroby, co tam kogo boli, to zależy wszystko od wieku, nie? Natomiast słuchajcie, to nie sprawia, że budujecie jakieś zdrowe relacje. To, że skupicie się razem na tym, co nie gra w państwie, czy co nie gra w waszym życiu, to wcale nie sprawi, że cokolwiek się polepszy, wcale nie sprawi właśnie, że wasza więź będzie bliższa. Wręcz przeciwnie, sprawi to po prostu, że budujecie z drugą osobą relację opartą właśnie na negatywnych sprawach. Więc to nie daje niczego dobrego. A dodatkowo tak samo narzekanie sprawia, że twój organizm w momencie jak narzekasz, reaguje na to podobnie jak na stres. A już wiecie chyba, no już tyle razy wam to opowiadałem, że stres wyniszcza, że stres po prostu niszczy wasze zdrowie i w narzekaniu jest to jeszcze gorsze, że przekładacie właśnie to zniszczenie zdrowia na wszystkich ludzi dookoła, którzy są na to, że narzekanie narażeni. Czyli na przykład, jeśli jedziesz w samochodzie ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi i zaczynasz narzekać, to w tym momencie im odbierasz zdrowie. Bo ty się wkurzasz, ty narzekasz, oni siedzą koło ciebie i automatycznie przejmują te emocje. Przejmują twoje emocje i ich organizm tak samo reaguje właśnie tym mechanizmem ucieczki bądź walki, czyli wyłączeniem układu odpornościowego, zwiększeniem poziomu kortyzolu. Więc naprawdę, moi drodzy, polecam po prostu się tego pozbyć, jeśli zależy wam na życiu waszym i waszej rodziny. Bernardeta pisze, ty już masz wakacje. Całkiem na odwrót, Bernardeta, tak naprawdę wakacje to miałem w Polsce. Wakacje to miałem w Polsce, tych parę tygodni po prostu to były fantastyczne wakacje, więc ja na wakacje latam do Polski, a tutaj to taka szara codzienność. No Boże, no trochę dzisiaj jest, no cały dzień było słoneczko i niebieskie niebo, ale jak widzicie trochę chmur przyleciało, mam nadzieję, że nie przylecą nam tu z deszczem i mnie nie wygonią z basenu, bo ja to tam się wody nie boję, jak widzicie, natomiast mój telefon może protestować, jak zacznie za bardzo lać i jak przyjdzie tajski monsun, to może nas stąd wypędzić. No w ogóle dzisiaj to jeszcze zanim przejdziemy do następnych tematów, to właśnie ogrodnicy pracują. Pokażę wam jak ładnie wszystko już jest wystrzyżone tam w ogrodzie. Trawka wszędzie przycięta, wszystkie palmy podcięte, także jest naprawdę pięknie. Jest naprawdę pięknie. O. No, ale to taki przerywnik i lecimy dalej, słuchajcie, z naszymi tematami.
Więc zapamiętajcie sobie, moi drodzy, narzekanie do niczego dobrego nie prowadzi. Teraz, co możemy zrobić, jeśli coś nam nie pasuje w życiu, jeśli coś nam nie pasuje w otaczającej rzeczywistości? Możemy ją zacząć zmieniać. Po prostu rzeczy, na które nie masz wpływu, zaakceptuj, bo okej, nie podoba ci się w Polsce, to wyjedź do innego kraju. Nie? To wyjedź do innego kraju. Ja tak zrobiłem 12 lat temu. Nie, to nie dlatego, że mi się w Polsce jakoś strasznie nie podobało, ale po prostu to mi się podoba bardzo. Ja lubię naturę, lubię ciepło, lubię dobrą pogodę, więc dlatego tutaj sobie mieszkam, ale chętnie, widzicie, na wakacje też do Polski przylatuję na te parę tygodni w roku. Więc po prostu jeśli coś mi się bardziej podoba, to zmieniam. Jeśli coś mi się nie podoba we mnie, w sytuacji dookoła mnie, to staram się to zmienić. Staram się coś z tym zrobić, a rzeczy, na które nie mam wpływu, po prostu zaakceptować. Bo życie nie polega na tym, żeby cały świat, co Nindziuś, żeby cały świat był dookoła ciebie po prostu idealny, żeby twoje życie było idealne, bo tak się nigdy nie stanie, tylko dlatego, żeby po prostu być szczęśliwym, prawda? Żeby być szczęśliwym, bo tak jak wam mówię, narzekanie wam to po prostu odbiera i co więcej kieruje i tworzy pewne ścieżki negatywne w waszym mózgu. Jeśli cały czas narzekasz, cały czas się frustrujesz, to twój mózg odbiera to jako to, że po prostu jesteś nieszczęśliwy, no, że ci wszystko nie pasuje dookoła. No i automatycznie później coraz częściej automatycznie sam wchodzi w taki stan. Więc nie warto tego pielęgnować, lepiej pielęgnować sobie jakieś pozytywne, dobre zachowania, dobre ścieżki w swoim mózgu, które sprawiają, że twoje życie staje się lepsze, a nie, że staje się gorsze. Kolejna rzecz to jest to, żeby zacząć planować swój czas. Bo dzisiaj mówimy o tym, jak przestać się martwić, przestać się denerwować. I bardzo wiele, słuchajcie, naszych zmartwień, bardzo duża ilość stresu, nerwów wynika nie z tego po prostu, że coś nieprzewidzianego wydarzyło się w naszym życiu i nie wiemy, jak zareagować, tylko z tego, że po prostu pewne sprawy odkładaliśmy na później, pewne sprawy zawaliliśmy, przez co one się później nawarstwiają i właśnie powodują pewien stres. Znowu mogę wam powiedzieć na własnym przykładzie, że w tym roku, jak przygotowaliśmy dla was Wielką Szkołę Wygranych, to przed samym szkoleniem, zwłaszcza przez ostatni tydzień właśnie, jak przyleciałem do Polski i tych parę dni miałem przed szkoleniem, to miałem bardzo dużo stresu. W zasadzie nigdy się chyba w życiu tak nie stresowałem i nie byłem tak przepracowany, jak przed tą Szkołą Wygranych. I wiem, czego to było efektem. Nie tego, że pewne rzeczy po prostu odkładałem na później, tylko że sam źle oceniłem ilość spraw do załatwienia, które muszą być załatwione, w stosunku do czasu, który mam, żeby te sprawy załatwić. I po prostu no, wyszło ich tyle, że musiałem po paręnaście godzin dziennie siedzieć i nad tym pracować. Teraz co mogę z tym zrobić? No wyciągnąłem z tego wnioski i po prostu inaczej to wszystko rozplanuję sobie następnym razem. I właśnie ten stres głównie bierze się u nas z tego, że po prostu pewne sprawy zawalamy. Że o pewne sprawy nie dbamy. I zarówno w skali długoterminowej, jak i w krótkoterminowej. Popatrzcie się, moi drodzy, że w skali długoterminowej stres może być związany na przykład z twoim stanem zdrowia, nie? I teraz twój stan zdrowia to nie jest przeważnie efekt jakiegoś jednorazowego wypadku, jakiegoś jednorazowego zdarzenia, tylko przeważnie na to pracujemy sobie całymi latami albo przez całe dziesięciolecia, prawda? Więc zaniedbując swoje zdrowie, możemy sobie zagwarantować to, że w przyszłości gdzieś za jakiś czas będziemy mieć stres związany ze zdrowiem właśnie z tego powodu, że o to zdrowie nie dbaliśmy, prawda? Prosta sprawa. To samo jest na przykład z swoimi finansami. Uczę was tego, moi drodzy, non-stop, o tym właśnie, w jaki sposób możecie zarządzać finansami. Zresztą dopiero w tą niedzielę robiłem właśnie w tym temacie szkolenie. I tą niedzielę było o finansach, już nie pamiętam. Natomiast w każdym razie powtarzam wam to po prostu wręcz do znudzenia. Żeby założyć sobie właśnie, zbudować sobie jakąś poduszkę finansową, bezpieczeństwo finansowe, czyli po prostu założyć sobie konto na czarną godzinę, gdzie będziesz trzymać zawsze pewną określoną ilość gotówki, albo też będziesz mieć gdzieś pieniądze, na przykład, nie wiem, w złocie, które jesteś bardzo w stanie szybko spieniężyć po prostu i wydać, właśnie po to, żeby być przygotowanym na różne jakieś sytuacje nieprzewidziane w naszym życiu. I teraz popatrz, znowu w długim terminie, no można zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe, nie? Czyli sobie odkładać te pieniądze i na przykład w ciągu pół roku, w ciągu roku, dwóch lat zgromadzić sobie taką poduszkę bezpieczeństwa, która przeważnie powinna wynosić na przykład 6 miesięcy twoich miesięcznych wydatków, czyli jak na przykład wydajesz 7 tysięcy złotych miesięcznie, no to razy 6, no to 42 tysiące złotych, to powinna być twoja poduszka finansowa. I wtedy jesteś w miarę zabezpieczony właśnie
w miarę zabezpieczony właśnie na to, że zepsuje ci się samochód, zepsuje się lodówka, zachoruje jakiś członek twojej rodziny, wyjdzie ci, nie wiem, jakiś nieprzewidziany podatek do zapłacenia, czy jakiś mandat, czy jakieś inne tego typu sytuacje po prostu, które zdarzają się wszystkim, na które za bardzo, no jakiś tam wpływamy, no ale wiele z nich może być nieprzewidzianych i nie z naszej winy, prawda? I wtedy ta poduszka finansowa właśnie idealnie dla ciebie funkcjonuje. Jesteś wtedy też zabezpieczony przed tym, że straciłbyś czy straciłabyś pracę, że coś w twoim biznesie by poszło nie tak, bo jesteś w stanie po prostu, jesteś w stanie nawet jak wszystko się finansowo posypie w twoim życiu, to masz na 6 miesięcy jeszcze zagwarantowane po prostu te pieniądze. Ja coś takiego trzymam, moi drodzy, od wielu, wielu lat i to znacząco zredukowało właśnie poziom mojego martwienia się o kasę, czy poziom właśnie... Czy poziom, co tam ninja szukasz? Czy poziom właśnie stresu związanego z pieniędzmi, nie? Z jakimiś sytuacjami. O! Ale ninja zrobiła wjazd na chatę. No ale co tu począć? No taki jest piesełek. Co ninja, gdzie zgubiłaś swoje tam kaczki i zabawki? No, więc to jest kolejna rzecz. Popatrzcie się, kolejna rzecz. To jest to, żeby właśnie, bo mówimy o planowaniu, czyli popatrzcie, planować właśnie powinniśmy w swoim życiu pewne rzeczy, dbać o nie po prostu zawczasu i wtedy po prostu w dłuższym terminie mamy dużo mniej stresu z tym związanego. Wiadomo, że ze zdrowiem coś ci się może przydarzyć, no nie wiem, wywrócisz się, złamiesz sobie nogę czy coś, ale jednak jak dbasz o to zdrowie, to prawdopodobieństwo tego, że będziesz później mieć kłopoty i jakieś no, trudne sytuacje związane ze zdrowiem znacząco spada. To samo z finansami, to samo w innych też obszarach życia. Ale tak samo też popatrzcie się, moi drodzy, że planowanie również w krótkim terminie redukuje nam tą ilość stresu. Bo jeśli ja na przykład mam na głowie 20 różnych jakichś tematów, prawda? Mam na głowie 20 tematów i muszę je cały czas przechowywać w swojej głowie i wszystkie 20 wydaje mi się równie ważne, to mój umysł będzie przeciążony. To ja będę przeciążony właśnie tą całą sytuacją. Będzie mi się cały czas wydawać, że mam mnóstwo niezałatwionych spraw i będę żyć właśnie w ciągłym, chronicznym stresie. Natomiast jeśli ja sobie rozplanuję te wszystkie 20 spraw, rozplanuję je na zasadzie nie takiej, że okej, dzisiaj zrobię 20 rzeczy, tylko zakładając, biorąc pod uwagę również czas, który ja potrzebuję na załatwienie tych spraw, to okaże się, że na przykład w tym tygodniu spokojnie mogę się skupić na 2 albo 3, w przyszłym tygodniu na przykład załatwić kolejne 4, za 2 tygodnie kolejnych 5, później kolejne 2, 3 i tak dalej, i się okaże, że w miesiąc czy w 2 jestem w stanie zredukować ilość tych spraw praktycznie do zera. A dodatkowo, jeśli ja robię sobie plan, czyli rozplanuję to, że okej, w tym tygodniu właśnie skupiam się na 2 czy 3 sprawach, to dodatkowo popatrzcie się, jakby mój umysł jest w stanie skupić się w pełni na załatwieniu ich, czyli zrobi to w sposób bardziej kreatywny, w sposób bardziej spokojny, w sposób bardziej efektywny, niż jakby naraz on musiał 20 rzeczy ogarnąć. Czyli popatrzcie się, samo to, że zaczniesz robić swój plan, wypiszesz sobie te sprawy równe do załatwienia, ułożysz je w czasie, nie? Czyli zaczynając od tych, które są najpilniejsze, najważniejsze dla ciebie, kończąc na tych, które są nieważne, albo w ogóle część z nich redukując, bo sam słuchajcie, proces planowania, jeśli my sobie zaczynamy wypisywać pewne rzeczy, zaczynamy je analizować, jakie one mają priorytet, może się okazać, że niektóre rzeczy w ogóle są nieważne, że można z nich zrezygnować, że wydawało nam się, że trzeba je zrobić, ale po głębszym namyśle, właśnie po chwili refleksji okazuje się, że w ogóle można je zignorować, że się same załatwią, że są niepotrzebne. Więc to wam właśnie daje planowanie, że jesteście w stanie ustalić sobie priorytety i również wiele rzeczy różnych niepotrzebnych wyeliminować ze swojej głowy. Jeśli robimy plan, to znowu warto zrobić plan dzień wcześniej. Nie? Jak sobie planujesz dzień, to nie zostawiać tego na ranek, tylko zrobić to dzień wcześniej wieczorem. Najpóźniej, nie? Bo można wcześniej jeszcze. Teraz znowu, co ci to daje? Popatrz się. Po pierwsze, że przed snem wywalasz ze swojej głowy... Ninja by się chciała poławić. Ktoś mi nos do ucha wsadził. Wielki nohal. To sprawia, że przed snem ty znowu wyrzucasz ze swojej głowy wszystkie różne problemy. Jeśli ktoś z was ma problem na przykład z zasypianiem... O, latają mi tu na... No to lotni, zobaczcie. Nie wiem, czy mnie nie widać. Chyba widać, o. Brr, mam nadzieję, że to za bardzo dźwiękowo, bo tutaj trochę słychać to bzyczenie motorków. No, więc
Tak się tu bawią ludzie dookoła. Natomiast jeśli ty na przykład, popatrz się, masz problem z zasypianiem. Problem taki, że codziennie wieczorem, nie? Codziennie wieczorem po prostu twój umysł nagle się uaktywnia i zaczyna myśleć o wszystkich rzeczach, które trzeba załatwić, o wszystkich sprawach do załatwienia. Nagle twój umysł, to trzeba zrobić, tamto trzeba zrobić, o kurczę, a to, a tutaj nie zrobiłeś. Analizować różne rzeczy. To bardzo fajnym sposobem na to jest właśnie to, żeby sobie wziąć po prostu, wstać, zapalić światło, wziąć kartkę i wypisać te wszystkie rzeczy dokładnie, które masz do załatwienia. Wszystkie pomysły, które ci wpadły do głowy. Po prostu pospisywać to na papier i dać swojemu umysłowi odpocząć. I wtedy mu mówisz, dobrze, mój mózgu, cieszę się, że dbasz o moje życie, że tak się wszystkim martwisz, ale teraz ja chcę iść spać, odpocząć i dać ci możliwość regeneracji. Więc wypisaliśmy już to wszystko na papier, spokojnie, o niczym nie zapomnimy, także wszystko już jest zarejestrowane, teraz mogę iść spać. No więc daję wam to wieczorem relaks i dużo wyższą jakość snu, szybciej można zasnąć dzięki temu. Zwłaszcza ci wszyscy z was, którzy właśnie się martwią, mają dużo spraw na głowie, to wam to pomoże. A druga rzecz jest właśnie taka, że rano, kiedy wstajesz, to już nie jest wtedy moment, kiedy jeszcze w pół śnie, obudzisz się i nie wiesz jeszcze, co się dzieje dookoła ciebie i zastanawiasz się, co ja tu mam zrobić, co ja mam dzisiaj załatwić, tylko twój cały dzień już jest ogarnięty. Twój cały dzień już jest ogarnięty, wszystko jest pod kontrolą, masz swój plan, zaczynasz po prostu te rzeczy sobie po kolei, jedna za drugą, realizować. Co to tak głośno teraz? Zaraz mi jakaś motolotnia tutaj, kurczę, wyląduje. A nie, popatrzcie się, co teraz leci. To to cholera wie, co to jest w ogóle. Jakiś awiator normalnie. Co goś tam ma? Rower przypięty pod tym, czy coś? No. Idź mi stąd z tym. Tak, Dawid, będzie. Nie będę tego dzisiejszego wykładu kasować, także będzie go można później zostawić. Dajcie mi znać, czy wam to bardzo przeszkadza. No już na szczęście poleciał tym dziwnym wynalazkiem. Natomiast, no widzicie, zaczynają latać, więc co my z tym możemy zrobić? No nic, no nie? No nic, więc lecimy dalej. Jack pisze, serduszko ma na tyłku. Kto ma serduszko? Nie wiem, o czym ty mówisz. Natomiast, moi drodzy, więc planujemy sobie dzień wcześniej, to pomaga. Kolejna sprawa to jest właśnie ustalanie priorytetów. Ustalanie priorytetów, czyli umiejętność tego, żeby właśnie skupiać się na rzeczach, które dla ciebie są najważniejsze, umieć wybrać te rzeczy, które są dla ciebie najważniejsze, rezygnować z tych rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne i ewentualnie też rezygnować z rzeczy, które może są trochę ważne, może gdzieś tam wydaje ci się, że są ważne, ale tak naprawdę nie prowadzą cię do niczego ważnego w twoim życiu. Bo popatrzcie się, ludzie mają wszyscy tyle samo czasu. Każdy i każda z nas, każdego dnia mamy 24 godziny, które możemy wykorzystać. To nie jest tak, że ja mam więcej czasu niż ty. To nie jest tak, że człowiek, który prowadzi 10 firm albo człowiek, który zarządza korporacją i jest prezesem korporacji, która zatrudnia 10 tysięcy osób i ma dużo więcej spraw na głowie niż ty, że on tego czasu ma więcej, nie? Wszyscy mamy tyle samo czasu, tylko po prostu niektórzy ludzie wykorzystują go efektywnie, a niektórzy go wykorzystują nieefektywnie albo go wręcz marnują w większości. I teraz właśnie umiejętność ustalania priorytetów, której my uczymy was zresztą w wyzwaniu 90 dni, to jest właśnie ta umiejętność, która sprawia, że jesteś w stanie odblokować swój potencjał czasowy. Że nagle się okazuje, jak zrobisz sobie, ja wam na jednym ze szkoleń, już nie pamiętam kiedy to było, kilka tygodni temu, dałem wam właśnie takie zadanie, żebyście wy, kochani, przeanalizowali sobie przez jeden tydzień, to pamiętam, to szkolenie to jeszcze było w Polsce, jak robiłem, no więc tam ze 2-3 tygodnie temu, Ninja, co tam, na kogo ty tam szczekasz? Bo zobaczyła swoje odbicie w szybie. No, natomiast dałem wam zadanie, moi drodzy, żeby sobie wziąć w ciągu tygodnia, to też jest ciekawa metoda, żeby sobie wziąć w ciągu tygodnia ostatniego, zapisać, co ja robiłem, nie? Czyli sobie spróbować przypomnieć, co robiłem przez ostatnich 7 dni, na czym spędzałem czas. Nie musi to być zrobione idealnie, ale mniej więcej zapisać czynność i ile czasu ci to zajęło. I następnie przyporządkować to właśnie do 4 kategorii priorytetów. Rzeczy ważnych i pilnych, rzeczy ważnych i niepilnych, rzeczy nieważnych i pilnych i nieważnych i niepilnych. I dzięki takiej analizie, która zajmie ci może, nie wiem, 10 minut, jesteś w stanie już zobaczyć tak naprawdę, gdzie ucieka ci twój czas.
bo się okaże, że kupę rzeczy robisz, które są zupełnie niepotrzebne, które marnują ci czas, ani nie sprawiają, że czujesz się lepiej, ani nie sprawiają, że jesteś bardziej zrelaksowany, że odpoczywasz, że twoje życie idzie do przodu, po prostu takie zjadacze czasu. No zauważcie przecież, moi drodzy, czy jak każdy czy każda z was posiedzicie, no teraz mnóstwo osób jest uzależnione od swoich smartfonów. I jak posiedzisz przed smartfonem na przykład przez godzinę, scrollując tablicę Facebooka, Instagrama, TikToka czy jeszcze jakichś innych wynalazków, to czy czujesz się po tym bardziej zrelaksowany? Czy czujesz się po tym, że odpocząłeś, że masz więcej energii do działania? No chyba nie, chyba nie. Przez gapienie się w ten ekran, przeciążanie umysłu swojego milionami informacji zupełnie niepotrzebnych, to ani nie odpoczywasz, ani się nie relaksujesz, ani się nie regenerujesz, ani też chyba nie sprawia ci to jakiejś specjalnej przyjemności. Tak naprawdę tylko zaśmieciasz swój umysł i dajesz sobie takie chwilowe zastrzyki dopaminy po prostu, że może coś tam ciekawego, jak poskrolujesz jeszcze 10 minut znajdziesz, nie? Więc to jest właśnie, moi drodzy, takie proste uzależnienie. Natomiast dzięki temu właśnie takim ćwiczeniom, których was uczę, jesteście w stanie to sobie wyeliminować. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to właśnie chcę was zaprosić gorąco, kochani, na szkolenie, które poprowadzę dla was już w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Pamiętajcie, że jest zmiana czasu, tak? Więc w niedzielę trzeba sobie przestawić ten zegarek, czy tam już w sobotę. Natomiast będzie to szkolenie właśnie o tym, jak pozbyć się stresu. I chcę wam tam dać mnóstwo bardzo, moi drodzy, bardzo skutecznych metod właśnie jak wyeliminować ilość stresu z twojego życia. Pokażę wam w ogóle, jak stres właśnie wynisza wasze zdrowie, jak wpływa na różne części waszego organizmu i pokażę wam później, jak właśnie redukować tą ilość stresu. Także bardzo ważne szkolenie w niedzielę. Jak ktoś z was się jeszcze nie zapisał, to się możecie zapisać. Mogę wam tu zresztą linka napisać. Poczekajcie, jak mi dacie sekundkę, to wam napiszę linka. Link jest bardzo prosty, wyzwanie. 90dni.pl łamane przez webinar. Więc tutaj możecie, o proszę bardzo, się zapisać na to szkolenie, moi drodzy. Ono jest całkowicie bezpłatne, ale punktualnie o 10 właśnie zaczynamy. Lecimy dalej, słuchajcie. Kolejna rzecz to jest to, żeby stać się człowiekiem asertywnym. Asertywnym zarówno w kontekście innych ludzi, jak i w kontekście siebie samego. Już wam śpieszę tłumaczyć, o co tutaj chodzi. Popatrzcie. Bardzo często jest tak, że inni ludzie będą nakładać do twojej głowy jakieś sprawy. Czy to będą nakładać na ciebie jakieś obowiązki? No bo właśnie, brakuje ci asertywności w pracy i na przykład jakiś twój współpracownik nakłada na ciebie jakieś swoje zawalone sprawy. No czegoś nie zrobił, nie załatwił, niby prosi cię o pomoc, ale tak naprawdę chronicznie po prostu cię wykorzystuje non-stop, bo coś zawala sam, prawda? I to jest wtedy fajne miejsce właśnie, żeby potrenować tą swoją asertywność. Tak, żeby dalej utrzymywać dobre relacje z ludźmi, dalej mieć dobry kontakt, dalej pomagać też innym ludziom, bo nie chodzi o to, żeby być egoistą, ale nie dać się wykorzystywać. Kolejną sprawą może być to, że ktoś wykorzystuje twój umysł, czyli nakłada na ciebie jakieś swoje problemy, bądź tworzy jakieś telenowele w twojej głowie. Ludzie toksyczni, ludzie z osobowością psychopatyczną, z tendencją do manipulowania innymi, właśnie bardzo często tworzą jakieś intrygi. Tworzą jakieś takie dziwne zachowania, że na przykład obraża się na ciebie za coś, ale nie powie ci za co. I mówi ci domyśl się. No to jest jak cholera toksyczne zachowanie, nie? To jest tak jak zamknąć kogoś do więzienia i nie powiedzieć mu, ani nikomu nie powiedzieć, za co on poszedł siedzieć. To tak jak, nie wiem, uderzyć kogoś i nie powiedzieć za co. No bez sensu totalnie zachowanie, ale właśnie ono cechuje tego typu toksyczne osoby. Że one tak naprawdę chcą zwrócić na siebie uwagę, poczuć się, może mają jakieś zaburzenia narcystyczne, więc chcą poczuć się ważni, dlatego że ty się przejmujesz i myślisz o nich i oni wtedy czują się ważni. I teraz jeśli tobie brakuje asertywności wobec takich osób, to ty będziesz się tymi zachowaniami przejmować, będziesz grać w ich grę. A to zaspokoi jakieś ich chore potrzeby, wynikające właśnie z jakiegoś zaburzenia psychicznego, no ale tobie najwyżej właśnie zbuduje jakieś zaburzenia psychiczne, no bo prędzej czy później to popadniesz po prostu naprawdę w kocioł umysłowy i nie będziesz szczęśliwym człowiekiem. Także, moi drodzy, bardzo ważne właśnie, żeby się nauczyć, jak być właśnie asertywnym człowiekiem również w kontekście właśnie innych ludzi, nie?
ale również wobec samego siebie. Bo właśnie, żeby nie zawalać pewnych spraw, żeby zawczasu redukować jakieś problemy i komplikacje, które pojawiają nam się w życiu, którym możemy zapobiec, to również trzeba być człowiekiem asertywnym wobec samego siebie, czyli po prostu zbudować sobie samodyscyplinę. Ja wiem, że słowo dyscyplina dla wielu osób może być takim słowem, które ich triggeruje, no bo dyscyplina wiąże się z tym, że ktoś ci mówi, co masz robić, prawda? Czyli czują się na przykład, że odbiera im ktoś wolność, albo poprzez budowanie samodyscypliny na przykład, poprzez właśnie budowanie samodyscypliny, że sam sobie odbierasz po prostu tą wolność. Ale nic bardziej mylnego, moi drodzy, bo właśnie żeby być człowiekiem w pełni wolnym, to trzeba być człowiekiem zdyscyplinowanym. Rzadko kiedy ktoś bez dyscypliny, bez umiejętności kontroli tego, co robi, bez kontroli własnych zachowań, jest w stanie osiągnąć w życiu i faktycznie dojść do pewnej wolności. Mi udało się zbudować tą wolność, że jestem zabezpieczony finansowo, że żyję sobie po swojemu, jak chcę, na swoich własnych warunkach, że jak mam ochotę zrobić sobie 6 tygodni wakacji w Polsce, to sobie po prostu lecę i robię. No dobra, 5 tygodni, bo tydzień to była szkoła wygranych. Natomiast to, żebym doszedł do tego właśnie poziomu wolności, startując od zera, czyli nie mając tego, że ktoś mi dał miliony na start i później się chwalę, że jestem wolny taki, nie? Tylko samemu dorabiając się po prostu tego typu sytuacji, no to właśnie wymagało ode mnie bardzo dużo zdyscyplinowania, żebym przez lata nie zawalał pewnych spraw, nie zawalał różnych kontraktów biznesowych, nie zawalał różnych umów, dotrzymywał słowa, żeby szanowali mnie klienci, szanowali mnie współpracownicy, prawda? Więc popatrzcie się, że właśnie to dyscyplina, samodyscyplina daje wam wolność. Dodatkowo tak samo, jak już mówimy w kontekście wolności, to wiele osób właśnie broni się przed planowaniem. I jakbym teraz zapytał, podnieś rękę, kto z was nie planuje swojego czasu, bo czuje, że mu to zabierze jakąś wolność, to ja bym był pierwszy. Bo sam kiedyś właśnie stroniłem od planowania, czując, że planowanie odbiera mi spontaniczność, że odbiera mi wolność w życiu, że jak ja zaplanuję sobie dzień, no to już, kurczę, muszę według tego planu lecieć i nie ma tam miejsca na wolność. I znowu okazało się w praktyce, że to było absolutnie błędne myślenie. Bo okazało się, że to tak naprawdę planowanie daje mi wolność. Dlaczego? No właśnie dlatego, że w procesie planowania ja jestem w stanie ustalić sobie priorytety, ja jestem w stanie zidentyfikować sprawy, które są nieważne zupełnie i na których zmarnowałbym swój czas i uniknąć ich. Jestem w stanie z kolei skupić się na tym, co jest ważne, przez co zwiększam swoją efektywność pracy, identyfikuję zgodnie z zasadą Pareto te 20% rzeczy, które dają mi 80% efektów i to skutkuje tym, że jestem w stanie na przykład pracować 3 godziny dziennie, zrobić wszystko, co ma być zrobione i później przez kolejnych kilkanaście godzin cieszyć się wolnością. Podczas gdy jakbym nie planował, to bym na przykład zrobił kupę rzeczy niepotrzebnych, robiłbym rzeczy nieefektywnie i zajęłyby mi 12 godzin. I oprócz spania, no to już by mi nie zostało tak dużo wolnego czasu na to, żeby cieszyć się życiem, żeby spędzić go z rodziną. Tomuś, tak, Tomuś coming out. Mój syneczek tutaj, popatrzcie się, moi drodzy, właśnie zagląda do nas. Tomuś, ten mniejszy, bo ten większy sobie śpi teraz. Wrócił ze szkoły, więc ten, więc sobie śpi, a tu Tomuś puka do nas. No, lecimy dalej, ale jeszcze spojrzę, bo tu pisaliście. Bartek pisał, trochę panu zazdroszczę, bo w Tajlandii jest ciepło, a w Polsce zimno. Ja wiem, Bartek, że jest w Polsce zimno, bo jak tydzień temu wylatywałem, to były jakieś 3 stopnie rano w Krakowie. Także też się cieszę, że jest tutaj ciepło. Poczekajcie. Tu jeszcze wcześniej widziałem wasze wypowiedzi, więc chcę od razu odpowiedzieć. Bartek pisze, witam, czy mógłby pan nagrywać więcej filmów z tarasu niż z biura, bo lepsze są z tarasu niż z biura i muzyka w tle na filmie. No, Bartek, myślę, że tak. Myślę, że jestem w stanie to zrobić. Zwłaszcza, że już wróciłem tutaj. Także może coś więcej będę teraz wrzucać. Zresztą, jak widzisz, teraz właśnie nagrywam na żywo transmisję. Andrzej, dokładnie mam to samo zdanie. Media rozwalają umysł. Tak jest, dobra. Czyli już to odpowiedziałem na wasze komentarze. A tu jeszcze Kamil pisze. Od roku uczę się tradingu i tu samodyscyplina też jest kluczem do sukcesu. O, Marta pisze. Piękny synek. Dziękuję bardzo. Fantastyczne mamy dzieci obydwoje. Także bardzo się cieszę, że nam się takie udały, kochane bąbelki. No, a kolejna rzecz, moi drodzy, to znowu popatrzcie się. Jeśli już powiedziałem wam, moi drodzy, A, to trzeba powiedzieć B, no bo wspomniałem wam przed chwilą o tych toksycznych ludziach.
I powiem wam, że bardzo dużo stresu bierze się właśnie z tych toksycznych ludzi. Bo oni ciągle wymyślają jakieś problemy, im ciągle coś nie pasuje, ciągle cię o coś oskarżają, ciągle manipulują twoimi emocjami, tak żeby właśnie zwrócić na siebie uwagę, nie? Zwrócić twoją uwagę na siebie. Oni po prostu szukają atencji właśnie w ten sposób, nie? Atencjusze tak zwani. Co to mówi? No i popatrzcie się, moi drodzy, że tacy ludzie odbierają ci energię życiową, odbierają ci czas, a dodatkowo właśnie powodują powstanie stresu, powodują powstanie ciągłe zamartwianie się, no bo popatrzcie, ktoś się tak zachował, no ktoś się na ciebie obraził, nie chce powiedzieć za co, mówię to jako przykład, bo tych zachowań toksycznych jest dużo więcej, prawda, nie chce powiedzieć za co, po prostu przestał się do ciebie odzywać, no i ty myślisz, cały czas główkujesz, co takiego powiedziałeś, czy powiedziałaś, co zrobiłeś, czy zrobiłaś w ostatnim czasie, że ta osoba mogła się poczuć tak bardzo urażona, nie, i zastanawiasz się, myślisz wieczorami, nie możesz spać dobrze. Czyli odbiera ci, popatrzcie, odbiera ci mnóstwo czasu, mnóstwo energii i powoduje właśnie stres. I teraz, to mój mnie tu woła. No i teraz tego typu osoba właśnie powoduje, że po prostu masz gorszą jakość życia. Że się niepotrzebnie stresujesz, że można by to wyeliminować. I ja wam powiem, ja już wiele, wiele lat temu znalazłem sposób, jak się takich osób pozbyć ze swojego otoczenia. Rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy się z nimi nie kontaktować. Wystarczy z nimi nie rozmawiać. Wystarczy po prostu odciąć się od nich, nie? Odciąć się od nich, zablokować ich w mediach społecznościowych. Przestać z nimi gadać i tak dalej. I większość z nich się po prostu wyeliminuje, jak oni zobaczą. A i przede wszystkim też nie reagować na różne ich zaczepki, prawda? Bo powiem wam, moi drodzy, że jak się po prostu te osoby ignoruje, to one się przekierują na kogoś innego. Jak oni widzą, że tu nic u ciebie nie zdziała, to po prostu idzie szukać sobie jakiejś innej ofiary, prawda? Marta pisze, koniec mycia, tata czas na zabawę z młodym. Jakiego mycia? Marta, tu też jesteś cudownym człowiekiem, cieszę się, że jesteś więcej ludzi takich jak ty. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za komplement. Maria, witam wszystkich. No, witam również cię, Maria. Zresztą witam was wszystkich, moi drodzy. Jeszcze raz wam chcę przypomnieć o bardzo ważnej rzeczy. Jeśli doceniacie moją pracę, jeśli chcielibyście mi w jakiś sposób pomóc w tym szerzeniu tego typu wiedzy, to mam do was prośbę. Wrzućcie po prostu łapę w górę. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, udostępnijcie ten dzisiejszy wykład u siebie na profilu. Będę wam za to bardzo wdzięczny, moi drodzy, bo dzięki temu więcej osób po prostu skorzysta z tej wiedzy. Widzę, że moja żona walczy tutaj z Tomaszkiem i z zamykaniem i otwieraniem siatki w oknie. Jest i żona. Jest, kochana żona, jest Tomaszek, jest Ninja, wszyscy prawie są, tylko Wojtuś śpi. O, bo na głęboką wodę zaraz wpadnę. No. Więc ja po prostu takie osoby zacząłem wycinać ze swojego życia, moi drodzy, i to wycinać je naprawdę bez jakichś większych po prostu emocji, bez komunikowania im tego, że je wycinam. Po prostu zacząłem te osoby eliminować i powiem wam, jakość mojego życia znakomicie się poprawiła. Znakomicie się poprawiła, po prostu żyje mi się łatwiej, nikt mnie nie wkurza, nigdy nie zaprząta mojej głowy jakimiś dramatami czy jakimiś dziwnymi po prostu skomplikowanymi sytuacjami, żyje mi się po prostu dobrze. A zostało mnóstwo osób dalej wokół mnie, o jest ninja, zostało mnóstwo osób, słuchajcie, wokół mnie, moich przyjaciół, ludzi z mojej rodziny, moich kursantów i tak dalej, osób, z którymi fantastycznie spędza mi się czas, więc po co ja mam marnować swoje emocje na jednego człowieka, jak ja wolę te same emocje później dać 10 innym osobom w sposób pozytywny, prawda? Kolejna rzecz. To jest to, moi drodzy, żebyście planowali sobie relaks, planowali sobie regenerację, bo bardzo często jest tak, że my po prostu w jakimś gąszczu naszych codziennych obowiązków zapominamy o tym, żeby się zregenerować, zapominamy o tym, żeby się wychillować. I niestety kończy się to tym, tirak, a poczekajcie sekundkę tylko, tirak, faj mi kontam fajmen, mag, daj make up, tinan.
i my po prostu zapominamy o tym, że nasz organizm to nie jest terminator, to nie jest po prostu osoba jakaś nieskończona, która ma nieskończone ilości energii, emocji do wykorzystania, tylko że też potrzebujemy po prostu tej regeneracji. Potrzebujemy tego, żeby się zrelaksować, żeby nasz umysł odpoczął, żeby nasze ciało odpoczęło. To jest coś, moi drodzy, bardzo ważnego i warto tego typu rzeczy właśnie planować, żebyście o nich nie zapomnieli, bo niestety praca w stresie, praca, kiedy człowiek jest przeciążony, po prostu jest nieefektywna. Czyli coś, co zajęłoby Ci normalnie na przykład 2 godziny do zrobienia, zajmie Ci 1 tydzień. Jak jesteśmy przeciążeni, to nie jesteśmy w stanie znaleźć efektywnych rozwiązań danego problemu i po prostu kręcimy się w kółko. Udajemy, że pracujemy, ale tak naprawdę wtedy niestety no, po prostu marnujemy bardzo intensywnie swój czas. Więc dlatego, moi drodzy, ja mam na przykład rozplanowane to. Normalnie mój schemat jest taki, że w poniedziałek nic nie robię. W poniedziałek po prostu odpoczywam, staram się nawet nie włączać komputera w ogóle, czytam sobie książkę, leżę sobie tutaj pod tym daszkiem, pływam sobie w basenie z dziećmi, z Ninjo. Wieczorem o 17 zawsze w poniedziałek mam randkę z moją żoną, więc staram się w ten sposób to planować. I warto sobie to rozplanować, moi drodzy, w każdej skali. Czyli na przykład można sobie rozplanować, że w ciągu dnia o pewnej godzinie ty już na przykład niczym się nie martwisz, nie pracujesz, nie robisz jakichś rzeczy związanych no, z wysiłkiem. Warto raz w tygodniu zrobić sobie taki dzień, kiedy odpoczywasz. Raz na miesiąc, czy raz na kwartał na przykład zrobić sobie tydzień wakacji, nie? Jeśli jesteś w stanie zawodowo po prostu tak sobie to poukładać. Raz na rok na przykład zrobić sobie 3 tygodnie wakacji, kiedy jesteś w stanie odpocząć od różnego rodzaju jakichś tam obowiązków i różnego rodzaju spraw, które zaprzątają twoją głowę. I dzięki temu masz zapewnione to, że twój organizm będzie zrelaksowany, będzie wypoczęty, będzie zregenerowany i efektywniej będziesz wykonywać pewne rzeczy, nie? Więcej po prostu załatwisz w krótkim czasie i zostaje ci wtedy dużo więcej czasu właśnie na to, żeby się cieszyć życiem, żeby no, normalnie móc po prostu szczęśliwie funkcjonować, a nie ciągle tylko pracować i ciągle tylko gonić za nie wiadomo czym. Chcę Wam od razu w tym kontekście właśnie, moi drodzy, bo widzicie, mówię Wam dzisiaj sporo strategii, natomiast bardzo dużo strategii na temat tego właśnie, jak pozbyć się stresu, to ja Wam opowiem w niedzielę na tym szkoleniu o godzinie 10. Także zapraszam jeszcze raz serdecznie. Słuchajcie, podam Wam tutaj linka. Pod tym linkiem, czyli właśnie wyzwanie90dni.pl. Ninja, nie utop mi telefonu. Czekajcie, już napiszę tutaj wyzwanie90dni.pl łamane przez webinar. Pod tym linkiem, moi drodzy, możecie się zapisać na to niedzielne szkolenie. No pewnie będzie na tym szkoleniu przynajmniej kilkaset osób, przeważnie jest 800 osób, 900, 1000, razem na Facebooku, na YouTubie, bo będą 2 transmisje. Natomiast pod tym linkiem możecie się od razu zapisać, ja Wam wtedy wyślę wszystkie informacje na temat tego szkolenia. Będzie to szkolenie zupełnie bezpłatne, przez internet, więc wygodnie możecie z niego skorzystać, ale tylko na żywo. Więc musicie być o tej 10 w niedzielę po prostu, żeby tą wiedzę poznać. Prawda? Natomiast zapraszam Was serdecznie, moi drodzy, spędzimy super czas, będzie też miejsce na zadawanie pytań, także będę mógł Wam pomóc w Waszych indywidualnych sprawach. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest to, żeby pozbyć się perfekcjonizmu. Popatrzcie się, perfekcjonizm dotyczący wielu różnych spraw po prostu wyniszcza nasze życie. Kasia pisze, Krzysztof już w domku, no tak, już od tygodnia, ale powiem Wam szczerze, moi drodzy, że tęsknię za Polską. Miałem największą przerwę przez te pieprzone srandemie i srowidy i miałem przerwę prawie 4 lata, kiedy po prostu, no wręcz było to przez większość tego czasu niemożliwe, żebym przyleciał właśnie do Polski. I bardzo się cieszę, słuchajcie, że byliśmy w tym roku, bo naprawdę raz, że w ogóle Polska wygląda coraz ładniej, wszystko wygląda coraz piękniej, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ludzie w Polsce są naprawdę fantastyczni. Mówię, być może jak ktoś z Was dużo siedzi w internecie, a ja na przykład no, przez prawie 4 lata miałem kontakt w zasadzie tylko przez internet z ludźmi, nie? No to można nabrać takiego wrażenia, że ludzie są, dużo jest hejterów i tak dalej, czy różne tego typu sprawy, ale tak naprawdę ludzie w Polsce są fantastyczni, słuchajcie, takie moje po prostu zdanie po wielu latach, jak w Polsce po prostu mnie nie było. Więc naprawdę tęsknię za tym po prostu i planujemy już
żeby następnym razem, kiedy przylecimy, być może za rok, no na pewno za dwa lata, bo jak już część z Was wie, a już chyba wszyscy powinniście wiedzieć, moi drodzy, a jak nie wiecie, to Wam powiem, 12-13 września 2025 będzie największa kiedykolwiek w ogóle Szkoła Wygranych. Zrobimy dla Was jeszcze większe szkolenie, planujemy 10 tysięcy osób, znowu nowych, fantastycznych prelegentów, będą przynajmniej dwa dni szkolenia, a może jeszcze coś dołożymy, więc będzie naprawdę się działo, słuchajcie, będzie mega wydarzenie, jeszcze biletów nie ma dostępnych, ale tylko Wam mówię, no żebyście już szykowali się, słuchajcie, na to mentalnie, że 12-13 września 2025, że jesteście w Krakowie, w Tauron Arena razem z nami i przeżyjecie to niesamowite wydarzenie. A kto z Was był, moi drodzy, napiszcie, kto z Wam, Paweł pisze, będę tam. A kto z Was był w tym roku, moi drodzy, no bo było sporo osób, prawie 3000 osób mieliśmy. No i niesamowity weekend. Myślę, że za parę dni, może gdzieś za tydzień, mniej więcej już będziemy mogli publikować Wam filmy po prostu z tego wydarzenia. Cały czas są w produkcji jeszcze. Natomiast będziecie mogli to zobaczyć. A wracając, słuchajcie, do naszego tematu. To właśnie perfekcjonizm to jest coś, co strasznie dużo powoduje, moi drodzy, frustracji, zamartwiania się. Cześć Maciek, cześć Mateusz. Bardzo dużo powoduje właśnie stresu, zamartwiania się, nerwów w naszym życiu. Bo popatrzcie się, perfekcjonizm odnośnie ciebie samego, czy ciebie samej, czyli to, że wymagasz od siebie za dużo, wymagasz od siebie, żeby być idealnym człowiekiem, idealnie się zachowywać, wszystko robić idealnie, skończy się po prostu jedną wielką frustracją. Bo jako ludzie jesteśmy pełni wad. Ciągle popełniamy błędy i to jest normalne. I to jest okej. I jeśli nie potrafisz sobie wybaczyć tych błędów, zaakceptować ich, okej, pracować nad sobą, ale zrozumieć też, że jesteś tylko człowiekiem, a ja z człowiekiem, nie? Że popełniasz błędy, że nie robisz wszystkiego idealnie, to ciągle będziesz mieć naprawdę ogromny poziom stresu, frustracji, pretensji do samego siebie, no twoje zdrowie psychiczne nie będzie na wysokim poziomie. Jeśli z kolei masz problem z perfekcjonizmem w stosunku do innych ludzi, to popatrz się znowu, będzie ci trudno zbudować jakąkolwiek zdrową relację. Cały czas ty będziesz mieć pretensje do innych ludzi, że się źle zachowują, że coś ktoś powiedział nie tak, że coś ktoś zrobił nie tak, jak sobie wyobrażałeś, nie tak, jakie miałeś oczekiwania. Nie? Przez to inni nie będą w ogóle cię lubić, a nawet ty nie będziesz ich lubić, bo będziesz uważać, że wszyscy są zrąbani, że wszyscy są źli, że wszyscy się źle zachowują, prawda? Jeśli masz problem z perfekcjonizmem odnośnie tego, co ty robisz, to znowu prawdopodobnie nie zrobisz w życiu nic. Będziesz mieć ciągle problem z tym, że kręcisz się po prostu w kółko, że twoje życie nie posuwa się do przodu, że nie realizujesz nic z tego, co sobie zaplanowałeś, czy sobie zaplanowałaś. Chcesz napisać książkę, może książkę już masz prawie skończoną, ale nigdy w życiu jej nie wydasz, bo ciągle będziesz uważać, że ona nie jest jeszcze gotowa. Może chciałeś kiedyś muzykę zacząć robić, śpiewać. Nigdy nie zaśpiewasz, bo zawsze będziesz uważać, że nie jesteś wystarczająco dobry. Jeśli myślałeś o tym, żeby założyć biznes, to nigdy w życiu nie założysz firmy, bo ciągle będziesz czuć, że jeszcze nie jesteś gotowy, że jeszcze nie jest ten idealny moment w życiu. Wiesz, kiedy jest idealny moment w życiu? Teraz, żeby coś zmienić, żeby coś założyć, żeby coś zacząć robić. Teraz, w tym momencie jest idealny, dzisiaj. Nie jutro, nie pojutrze, nie za tydzień, nie za miesiąc i nie za rok, bo życie jest za krótkie, żeby odkładać swoje plany na później, moi drodzy. Za krótkie, naprawdę. Ja w tym roku skończyłem 40 lat. I jeszcze dużo mam do zrobienia na tej ziemi. Dużo oczywiście zrobiłem, nie? Natomiast dużo jeszcze mam do zrobienia. Tomek pisze tu, witam Krzysztof, dzięki Tobie zmieniło się moje życie. Bardzo się cieszę, Tomek, że mogłem Ci pomóc. Jacek pisze, byłem i było pięknie na Szkole Wygranych, tak? No, więc było mocno, moi drodzy, naprawdę było mocno. Zobaczycie zresztą, ci, co nie byli, no to zobaczą na filmach niedługo, jak mocne to było wydarzenie. Więc popatrzcie się, perfekcjonizmu trzeba się po prostu pozbyć. I powiem Wam jedną rzecz. Jednym ze sposobów w ogóle, żeby być szczęśliwym człowiekiem i żeby między innymi pozbyć się perfekcjonizmu, jest to, żeby zamienić swoje oczekiwania na wdzięczność. Co za koncept, prawda? Zamienić swoje oczekiwania na wdzięczność. Czyli powiedzmy, że udało mi się spotkać z jakimś przyjacielem. I okej, podczas naszego spotkania może jakiś on powiedział zdanie nie tak,
jakbym sobie to wyobrażał. No czymś mnie uraził, może coś powiedział głupiego, jakiś głupi żart, czy coś takiego, który zabolał mnie emocjonalnie. I teraz ja mogę albo mieć do niego pretensje i skreślić całe to spotkanie w ogóle i stwierdzić, że jest beznadziejnie i się tym martwić, bo nie spełniło ono moich oczekiwań, albo mogę zamienić oczekiwania na wdzięczność. Czyli być wdzięcznym za to, że mogę się spotkać z tym człowiekiem. Bo może jakby on jutro umarł, to strasznie bym żałował tego, że już nie mogę z nim spędzić czasu, nie? Zobaczcie tak samo, moi drodzy, lot samolotem na przykład. O, daleki lot, nie? Tak jak my lecieliśmy, no to my lecimy tutaj, no w sumie cała podróż, jak na przykład w tamtą stronę lecieliśmy, to trwała 24 godziny. Od wyjścia z domu tutaj do wejścia do mieszkania w Krakowie. Czyli 24 godziny, no dosyć może być to męcząca podróż. I jak lecisz w tym samolocie, siedzisz na tym krzesełku ileś tam godzin pod rząd, to może to nie być super wygodne i super przyjemne, nie? Zmienia się ciśnienie, jest sucho, zimno jest czasem i tak dalej, jedzenie niedobre. No powiedzmy, że latanie samolotem nie dla wszystkich jest jakimś super doświadczeniem. Nawet w klasie biznes to się niewiele różni od zwykłej. I teraz znowu. Możesz albo cały czas po prostu się wkurzać. Cały czas być sfrustrowanym. Jezu, czy znowu muszę iść do tego samolotu pieprzonego. Albo możesz być wdzięczny za to, że żyjesz w takich czasach, że można polecieć gdzieś samolotem. Wiecie, jaki ja w tym roku byłem wdzięczny, że mogłem w końcu po prawie 4 latach przylecieć do Polski i nikt ode mnie jakichś gównianych certyfikatów mojego zdrowia nie sprawdzał i nie kazał mi się przyjmować jakichś preparatów i tak dalej i nie przypieprzał się i nie ładował mnie na 2 tygodnie do kwarantanny, za którą musiałbym zapłacić 20 tysięcy i tak dalej. Wiecie, jak ja byłem wdzięczny za to, moi drodzy, że naprawdę, jakby mnie wsadzili do luku bagażowego w tym samolocie i miałbym tam skulony w walizce tych ileś godzin przelecieć, to i tak bym się cieszył i tak bym był za to wdzięczny, że nie muszę, kurde, na koniu przez jakąś Mongolię, Indię, Kazachstan, Rosję, Bliski Wschód, Turcję, Arabię i jeszcze inne kraje podróżować przez 6 miesięcy, żeby się znaleźć w Polsce i odwiedzić moją rodzinę, nie? A przecież tak dawniej było, no jeszcze 100 lat temu, czy tam 120, czy 150 lat temu, no już 100 lat temu, przy 100 lat temu jeszcze nie latały chyba samoloty komercyjne, nie? Coś tam było, ale to jeszcze nie takie jak teraz, nie? I niedostępne dla wszystkich. Więc 100 lat temu, jakbym chciał z Tajlandii do Polski polecieć, pojechać rodzinę, to by mi to zajęło pół roku. Po drodze bym pewnie zmarł na jakąś chorobę, napadliby mnie jacyś zbójcy, barbarzyńcy i tak dalej, mnie obdali ze skóry i zabrali wszystko, co mam. Nie? Więc byłem strasznie wdzięczny i popatrzcie się znowu, nie? My przeważnie po prostu nie doceniamy pewnych rzeczy, które wydają nam się oczywiste. Tak jak na przykład latanie samolotem, nie? I mówię, jeszcze parę lat temu to nie doceniałem tego za bardzo, nie? Po prostu traktowałem to jako normalność, która jest dosyć droga, nie do końca przyjemna, no ale pozwala mi przenieść mój tyłek z miejsca A do miejsca B w najszybszy możliwy sposób. Dzisiaj patrzę na to zupełnie inaczej, bo jak była właśnie cała srandemia i tęskniłem za moją rodziną, tęskniłem za Polską, za Krakowem, za moimi przyjaciółmi, to tak strasznie bym mógł polecieć, tak jak mówię, w luku bagażowym po prostu, byle tylko móc po prostu znaleźć się znowu właśnie odwiedzić moją rodzinę, prawda? Więc moi drodzy, zamieńcie oczekiwania na wdzięczność, będziecie dużo szczęśliwsi. Co więcej, właśnie uczucie wdzięczności jest najlepszym chyba uczuciem, jakie my możemy w życiu przeżywać. Czystym po prostu szczęściem, czystą radością, którą należy praktykować i jak najczęściej ją po prostu w ciągu dnia odczuwać. Kolejna rzecz, żeby się właśnie mniej martwić, mniej denerwować, mniej stresować, być człowiekiem szczęśliwszym, to jest to, żeby nauczyć się odpuszczać ludziom i sprawom. Nauczyć się odpuszczać pewne rzeczy. Nauczyć się wybaczać ludziom. Nie dla siebie, bo nie po to wybaczasz komuś, żeby on się poczuł lepiej. Ale dla ciebie samego, że to ty wybaczasz, ty zrzucasz ze swoich barków żal do drugiego człowieka, pretensje do drugiego człowieka, pozbywasz się tego, nie musisz tego nosić na swoich barkach, ciągle tego przeżywać, przerabiać, tylko po prostu jesteś w stanie poczuć właśnie ulgę. To jest wybaczanie. To jest wybaczanie, że jesteś w stanie po prostu odpuścić drugiemu człowiekowi, że jesteś w stanie odpuścić pewne sprawy nawet, które może nie są do końca istotne. Ktoś cię może skrzywdził, ktoś cię źle potraktował i teraz co ty możesz z tym zrobić?
No albo możesz żądać zadośćuczynienia, jeśli to jest ważna jakaś sprawa i ten, no to jak najbardziej można to zrobić, nie? My na przykład przed wylotem do Tajlandii, znaczy do Polski w sierpniu tego roku, wygraliśmy z żoną sprawę w tajskim sądzie bez pomocy adwokata. Więc sami poszliśmy po tajsku, no zwłaszcza dla mnie to wyzwanie, bo dla żony po tajsku to nieduże wyzwanie, ale wyzwaniem ogromnym dla obojga z nas było po prostu pierwszy raz w Tajlandii w sądzie wygrać sprawę. I wygraliśmy z nieuczciwym budowlańcem, który nas chciał ogołocić z kilkudziesięciu tysięcy złotych, przegrał, no i płaci za to, nie? Więc czasem trzeba walczyć o swoje, natomiast czasem po prostu warto odpuścić pewne sprawy. Powiem wam znowu sytuację. Była na szkole wygranych na 3000 osób jedna jakaś bardzo albo chora psychicznie dziewczyna, albo chyba jedna z najbardziej złośliwych dziewczyn, jakie w życiu widziałem, bo podczas jednego z ważnych ćwiczeń bardzo przeszkadzała ludziom i wyśmiewała po prostu ludzi. Ja nie wiem, skąd ona się tam wzięła, no ale to już trudno. I miałem taką ochotę też, powiem wam, moi drodzy, żeby po prostu ją później, no, pociągnąć w jakiś sposób do odpowiedzialności za tego typu zachowanie i po prostu psucie ludziom czegoś, w co inni włożyli bardzo dużo pracy, żeby dla nich zorganizować, nie? I później stwierdziłem tak naprawdę, że nie chce mi się tego robić. Że zidentyfikuję tą osobę, zablokuję ją, żeby już nigdy więcej nie miała wejścia nawet jedną nogą po prostu na jakiekolwiek z naszych szkoleń, czy na, gdziekolwiek po prostu załatwię zakaz sądowy zbliżania się do mnie, tak okrutnej osobie, nie? I mówię złośliwej. Natomiast stwierdziłem później, że nie będę nic więcej z tym robić, że po prostu odpuszczę. Że po prostu odpuszczę sprawę. Chyba nic i tak tam za bardzo nie mam do wygrania. Mógłbym się po prostu jedynie zemścić, nie? I tyle zrobić. Ale czy ta zemsta by sprawiła, że moje życie będzie lepsze? Nie. Więc odpuściłem tą sprawę. Więc trzeba nauczyć się czasem odpuszczać ludziom, odpuszczać sprawom, po prostu zostawić to za sobą. Nie dla nich, ale dla nas samych, prawda? Bardzo ważną rzeczą jest, która, moi drodzy, jest też bardzo zaburzająca nasz spokój ducha, to jest to, żeby odłączyć się od mediów. Odłączyć się od mediów. Odłączyć się od telewizji, od wiadomości, od teorii spiskowych, od polityki, od tego całego makro dziadostwa, na które za bardzo nie mamy wpływu, bo nie mamy na to wpływu, a które zauważyłem, że strasznie ludziom zaprząta ich umysły. To jest jedna też rzecz. Oczywiście, no ja byłem w Polsce akurat w tym okresie przedwyborczym, więc dużo ludzi o tym dyskutowali. Ale widziałem też, że dużo ludzi się frustrowali. Nic z tej ich frustracji w zasadzie nie wynikało. Bardzo dużo ludzi było podzielonych. Podzielonych właśnie przez politykę. I za każdym razem, jak ja widziałem te podziały, że nawet w rodzinie ktoś przestaje się do kogoś odzywać, bo ten jest za PO, a ten jest za PiS-em, nie rozumiejąc tego, że to jest jedna grupa ludzi, to i to. Natomiast, że ludzie przestawali się na przykład do siebie odzywać, czy obrażali się na siebie, bo ktoś ma inne jakieś tam poglądy po prostu polityczne. A przecież dokładnie politykom o to chodzi. Żeby was skłócić między sobą. Żebyście wy skakali sobie do oczu, żeby brat bratu skakał do oczu. Bo zgodnie z zasadą właśnie rzymską, divide and conquer, czyli dziel i rządź, najłatwiej jest wtedy takim społeczeństwem manipulować. Kiedy ludzie są skłóceni, to zupełnie nie patrzą, kto tak naprawdę jest ich wrogiem, tylko się między sobą po prostu tłuką. Więc na tym właśnie politykom zależy, moi drodzy, więc znowu to jest kwestia, po co tak naprawdę się w ogóle tym wszystkim przejmować. Okej, na wybory trzeba iść, bo ja byłem sam, nie, ale po co poza tym po prostu cały czas przy każdym spotkaniu kłócić się po prostu o politykę? To ja myślę ma taki sens dokładnie jak kłótnie dresów w Krakowie, że ten jest za Wisłą, a ten jest za Krakowią. No to jest, nigdy tego nie rozumiałem i do dzisiaj tego nie zrozumiem. I nie ma to sensu. Zajmowanie się tymi sprawami i zaprzątanie tym swojego umysłu non-stop, bo ty masz swoje sprawy, masz swoje ważniejsze rzeczy do załatwienia. Jeśli teraz ty martwisz się, dodatkowo jeśli jeszcze się zapętlasz w różnych teoriach spiskowych, a internet tego jest pełen.
pełen jest gości w maskach, jak z filmu Vijak Vendetta, którzy ukrywają się po prostu pod jakimiś anonimowymi postaciami i udają, że wiedzą jakieś sekretne rzeczy, których wy nie wiecie i wam mówią o jakichś teoriach spiskowych. No ale co w związku z tym? Co w związku z tym? Co masz zamiar z tym zrobić, nie? Jak oprócz oglądania i właśnie karmienia się tym wszystkim, prawda? To po co w ogóle ci to jest potrzebne w twoim życiu? Przejmowanie się problemami po prostu, na które nie masz żadnego wpływu, prawda? Dużo lepiej się skupić właśnie na tym, co jest. Bo ja wam powiem, słuchajcie, byłem w Polsce tych parę tygodni, odwiedziłem fantastycznych ludzi, spędziłem czas z cudownymi ludźmi. I tym się trzeba zająć. Spędzaniem czasu z cudownymi ludźmi, robieniem wspaniałych rzeczy w życiu, docenianiem swoich przyjaciół, rodziny, życzliwych, fantastycznych ludzi, których masz dookoła siebie, a nie kłóceniem się o politykę, przejmowaniem się tym, że zabiorą nam pieniądze i tak dalej, i robieniem jeszcze innych tego typu jakichś rzeczy, które, no mówię, na które i tak nie masz po prostu wpływu. Więc odciąć się należy od tych mediów, od tych wiadomości, tego całego dziadostwa, moi drodzy, i skupić się po prostu na swoim życiu. Bo w swoim życiu możecie coś zrobić. Możesz coś zrobić dzisiaj, możesz coś zrobić jutro, możesz podjąć pewne decyzje, wykonać pewne akcje, które zmienią świat na lepsze. Które zmienią świat na lepsze. Może nie cały świat. Ale jeśli chodzi o średnią świata, będziesz mieć jakiś pozytywny w tym przyczynek po prostu do tego, że jest lepiej. Poprzez to, że zrobisz coś dobrego dla kogoś w twoim otoczeniu, dla swojego przyjaciela, dla kogoś z rodziny, powiesz komuś życzliwe jakieś słowa, komuś pomożesz, prawda? Stworzysz fajny biznes, będziesz dobry w pracy, którą wykonujesz, która wytwarza wartość dla innych ludzi, dasz komuś napiwek w restauracji, bo cię dobrze obsłużył, to poprzez te małe gesty, drobne, my zmieniamy świat właśnie na lepsze. Poprzez duże działania i akcje też. Ale przede wszystkim poprzez działanie, a nie tylko poprzez właśnie zapętlanie się i oglądanie w internecie nie wiadomo ile jakichś tam teorii spiskowych i tego typu rzeczy, nie? Także moi drodzy, mam nadzieję, słuchajcie, że dzisiejszy ten wykład troszeczkę wam otworzył oczy na kilka ważnych spraw. Podałem wam kilka technik, tak jak mówię, dużo więcej tego będzie w niedzielę o godzinie 10, więc jeszcze raz wam przypominam, żebyście ustawili sobie w telefonie przypomnienie o tym, bo ja się chętnie z wami spotkam. Nie tylko wam opowiem o tym właśnie, jak pozbyć się stresu, jak podnieść znacząco jakość waszego życia, ale również też, moi drodzy, będzie czas na końcu szkolenia, żeby zadawać pytania, więc bardzo chętnie, jak macie jakieś sprawy, w których mogę wam pomóc, to ja zupełnie za darmo będę w niedzielę właśnie na tym szkoleniu do waszej dyspozycji. Także będziecie mogli mnie o coś zapytać, dostać zupełnie za darmo jakąś poradę i chętnie i z uśmiechem to dla was zrobię. Także moi drodzy, słuchajcie, kończę, bo idę spać, zaraz mój drugi synek wstanie, więc go zaproszę tutaj do basenu, żeby ze mną popływał. Ninja już widzę umyta i już poszła, także z ninją już więcej nie popływam. A ja, słuchajcie, wam życzę tego, żebyście mieli naprawdę fantastyczny dzień, wspaniały dzień, bo u nas już widzicie, no zbliża się powoli, znaczy jeszcze nie widzicie, bo jest zachmurzone niebo, ale zachód słońca się zbliża i już za godzinkę, za dwie zajdzie u nas słońce. U was gdzieś jest w Polsce teraz południe, także macie jeszcze cały wspaniały dzień przed wami, moi drodzy, więc spędźcie go i cały tydzień w ogóle, najlepiej jak tylko potraficie, a ja, no tydzień już została połówka tygodnia, a ja, słuchajcie, w niedzielę postaram się dla was zrobić najlepsze szkolenie na temat tego, jak pozbyć się stresu, jakie tylko może być. Także do zobaczenia, kochani. No i też wam już zdradzę rąbka tajemnicy. Wejdźcie sobie na stronę szkoławygranych.pl. Jeszcze biletów kupić nie można, ale już ogłosiliśmy dwóch naszych prelegentów. Oprócz oczywiście mnie i Jana Gajosa, także już są cztery osoby, które wystąpią dla was w 2025 roku. Już są znane i już są wam tam przedstawione na stronie, także możecie sobie już zobaczyć, no, kto tam będzie, a tych osób dojdzie dużo więcej, słuchajcie. Dużo więcej będzie właśnie gości, których zaprosimy, gości naprawdę wielkiego formatu. Także do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się, miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!